Dobra, zawalone gujam robotą, jeszcze komputer uspakuję. No dobra, ale mamy tylko półtorej miesiąca na zrobienie pokazu, tak? To tego się nie przyspieszy, żeby zrobić coś dobrego, to ja bym musiała mieć scenariusz, no nie wiem, 5 dni temu przynajmniej. No dobra, wiesz co, rozmawiałem z Pawłem i z Tomkiem, z Tomkiem jakąś ekipę zrobimy ten pokaz. No drugie, wiesz co, miałem trochę rzeczy jeszcze z publikami związanymi. Odebrałem w końcu od Kaśki plakat, pieczęcie, tuż i tak dalej. Ale ty mi to opowiadaj teraz o bractwie, o bitach. O Japonii rozmawiamy. Skup się. No skupiam się, nie denerwuj się. Dobra, zrobimy to tak. Pomysł mam cały czas w głowie. Dziewczyny sobie wejdą od tyłu. Janusz z chłopakami pościna tą straż. I tak nie, zrobimy to troszkę inaczej już tym razem. Będzie dobrze. No ale czekaj, Janusz, coś tam z dziewczynami. To jest ostatnia scena, coś koncert? Ostatnia scena, to jest? No tak, bo no, ty jesteś ostatni scenie. Nie, poczekaj. Bo dlaczego ty mi opowiadasz o ostatniej scenie? Ja potrzebuję wiedzieć, jaki jest szkielet tego wszystkiego, czego się zaczyna, co tam się będzie działo, kto tam będzie. Ty mi opowiadasz ostatnią scenę. Ja tego ani teraz nie zapamiętam, ani ja tego nie muszę mieć w scenariuszu, tylko błagam cię, no ja potrzebuję szkic. No proszę, czemu przecież ja tak nie mogę? Kobieto, nie irytuj, że się tak, no. Jak mam się nie irytować? Zostało nam mało czasu. Ja nie wiem, jeszcze teraz muszę przerobić cesarza na cesarzowi. To jeszcze muszę wybrać muzykę. Muszę poczuć tę muzykę Boryśka, nie wiem. Co do tego jeszcze wszystkiego? To się zepsuje, tamten znowu będzie chory, tamten nie będzie mógł, tamten dostanie szlaban. No Darek, no by przecież tego nie udałem. Nie. Ale ty marudzisz, dobra. Na razie, idę to pisać. Dobrze. Ja na to czekam. Masz mi dać znać, jak coś wymyślisz. Popa. Pa. Zawsze musi pomagać. Zawsze. Dobra. Coś tu mieliśmy za nas, tak? Nie. To już był. Ten też już był. O, lenter. Tak, w razie dzisiaj potem mamy mały problem. Ale jak to było? Aha, już wiem. To może tym razem. O, przyszło. To może tym razem zaczniemy. Tak. Trwa wojna domowa. Po śmierci cesarza i zabójstwie dotychczasowego faruna, pięciu Tajmo i ich strony to ta walka o władzę. Na tronie zasiada córka cesarza, cesarzowa Mariko. Jej władza słabnie, a Tajmo chcą jak najszybciej wybrać swojego króla na nowego władzę. Nie jest to jednak proste, ponieważ większość z nich chce zrobić cesarzowej marionetkę na tronie i tym samym zdać władzę dla siebie. Jest jasne, że nie liczy się interes kraju, ale wyłącznie wpływy. Tylko jeden z Tajmo pozostaje wierny przysiędze cesarza i stoi po stronie cesarzowej. Ale jest w tym stanowisku osamotniony. Na szczęście mu się dawało, ale za tą wspaniałą armię, która jest gotowa bronić cesarzowej i ze wszystkich. Thank you.
sierpniu po kontakt, czyli słyszałam, że Daniel planuje przejąć władzę? Spokój się, moje dziecko. Gorączkowanie niczemu nie służy tej sytuacji. Matko, jak możesz być taka spokojna? Kiedy będziesz w moim wieku, zrozumiesz, że gdy wieje silny wiatr, trzeba zachować uwagę i spokój góry. Panika nie jest wskazana. Co mamy teraz zrobić? Nie wszyscy dają sobie przeciwko. Niektórzy mają jeszcze szlachetne serca i dotrzymają przysięgi dane mojemu ojcu. Jestem pewna, że szlachetne serce i nie zmienią zdania wobec wielkiej. Nie osądzaj się naszych sojuszników. Chociaż są nieliczną grupą, to jednak podążają swoimi ścieżkami. Stało? Wiadomość dostaję to kiedy? Co napisał? Wiadomość jest zaszyfrowana. Chodź, pomożesz mi ją odczytać. Z daleka od cieka w swój oczy. Czy wiemy, jaki jest plan Takedy? Niestety, panie, cesarzowa udała się swój kontakt. Nie udałoby nam się przydostać. Nie udałoby nam się przydostać i naruszając się na wykrycie. Zdecydowałam się wycofać od tego. Dobrze, Miłość. Nie warto ryzykować tego, że Takeda albo cesarzowa dowiedzą się, że wiemy, co kombinujemy. Teraz pytanie. Czy możemy w ogóle liczyć na ich pomoc? Nie wiem, czy zauważyłeś Izagi, ale nie ma go tutaj z nas. Że ten nas zdradził, jak ten tutaj Takeda? Niczego nie sugeruję, po prostu stwierdzam tak. Niezależnie od powodu jego nieobecności, wnoszę o to, żeby nie brać jego opinii pod uwagę w czasie planowania dalszych działań. Spokojnie. Mi to nie przynosił żadnych korzyści nam, nawet jeżeli się z nim przyjmiemy, że nie przyniesie korzyści. Nie ma szans. Więc może zbierzemy wojsko i ruszymy na Takedę. Jego klęska będzie ciosem dla cesarzowej. Będzie wiedziała, że została sama, bez wsparcia i będziemy ją mieli w garści. Moralkami nie. Wolą nie ryzykować naszych wojsk, za sobą wrzucają się bezmyślne zwierzę. No, moi drodzy panowie, możecie się uspokoić i nie rzucać na siebie jak dwa wściekłe węże. Tego wszystkiego potrzeba nieco chłodnej kalkulacji i nieco otwartego umysłu. Zamiast udania się za Takedą, skupmy się na twarzowe. Jeśli w jakiś sposób ją złamiemy, nie będzie mogła poprzeć Takedy i odwróci się od niego. A wtedy pozbędziemy się go bez problemu. Wiemy, że jest zdrajcą i zaczniemy mu głowę. Jak chcesz? Spokojnie. Zostaw